Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Okno na Front z siedziby Instytutu Ordo Juris Jerzy Kwaśniewski. Dzisiaj powiemy sobie o tym, w jaki sposób okno na Front otwiera się niezwykle szeroko. Czeka nas wyjątkowa sytuacja. Czeka nas bardzo historyczny etap w rozwoju Instytutu, który musi odpowiedzieć na nadzwyczajne potrzeby, które stają przed naszą ojczyzną. Dziś nie ulega już wątpliwości, że 248 mandatów w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej obejmują ugrupowania, które mają zamiar powołać koalicję i zmienić rząd. Ale przyjrzyjmy się ich programowi. To program totalnie rewolucyjny. jest jasno, partnerzy tej koalicji głęboko się pomiędzy sobą w niektórych sprawach różnią, ale nie ulega wątpliwości, że znaczna ich część chce chociażby ograniczenia wolności sumienia, uderzenia wprost. W konstytucyjną zasadę wolności sumienia. Pojawiają się postul postulaty nie tylko eliminacji klauzuli sumienia, prawa do sprzeciwu sumienia, prawa przeciwko oporowi wobec zła. Prawa, które zostało stworzone w europejskiej kulturze zaraz po II wojnie światowej, po wspomnieniach Holokaustu, po wspomnieniach tych rozkazów, które prowadziły do ustawowego bezprawia. Dziś Polska lewica chce klauzulę sumienia wytrzeć, wymazać z polskiego systemu konstytucyjnego, wbrew orzeczeniu pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze Starego Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Aborcja do 12 tygodnia na życzenie, potem jeżeli dziecko jest chore, jeżeli ma zespół Downa, zespół Edwardsa, bez ograniczeń, dotowany z naszych wszystkich, z naszych podatków. To postulat, który łączy znaczną część polityków tych formacji. Postulat całkowicie otwarcie głoszony, otwarte wezwanie do masowego zabijania nienarodzonych wbrew Konstytucji, wbrew orzeczeniom, nie tylko temu orzeczeniu sprzed trzech lat, ale wbrew całej linii orzeczniczej od 1997 roku, linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, tak starej jak sama Konstytucja. Usunięcie religii ze szkół. Nie tylko wbrew Konkordatowi, który podpisywał Aleksander Kwaśniewski, ale wbrew polskiemu obyczajowi i zwyczajowi konstytucyjnemu. W Polsce, poza najgłębszym okresem komunizmu, religia zawsze była częścią formacji edukacyjnej, formacji szkolnictwa powszechnego. Co innego wdrażać etykę, a co innego zakazywać nauki religii. To nie powinno mieć miejsca w szkole, która przecież jest przedłużeniem władzy rodzicielskiej. No i właśnie, władza rodzicielska. Okazuje się, że edukacja seksualna i to w tym najbardziej mechanicznym, biologicznym, wulgarnym aspekcie ma być już od pierwszej klasy przedmiotem obowiązkowych zajęć. Bo przecież dokładnie taki projekt Lewica składała dwa lata temu w Sejmie i nie wycofała się z niego. Tranzycja. Dzieci, młodzież, dorośli, Zmiana płci na oświadczenie. Taki projekt już w 2015 roku forsowała Platforma Obywatelska ze swoimi koalicjantami. Oni nie odeszli od tego pomysłu. Ale dziś wiąże się to już nie tylko ze zmianą w papierach, w dokumentach. Dziś wiąże się to już z postulatem zaangażowania budżetu państwa w finansowanie trwałego okaleczenia dzieci i młodzieży, trwałego okaleczenia do dorosłych, trwałego hormonalnego uszkadzania ciał i unieszczęśliwiania tych ludzi, pozbawianie ich zdolności płodzenia, sprowadzania na nich trwałego, trwałego nieszczęścia. Czasami ktoś mógłby powiedzieć, że te poszczególne postulaty na pewno nie są podzielane przez największego partnera tej koalicji, przez koalicję obywatelską. Tymczasem w lipcu tego roku Sylwia Spurek mówi w sferze publicznej, w budynkach użyteczności publicznej, w szkołach publicznych nie powinno być symboli religijnych. Radykalny głos, któremu dokładnie w lipcu tego roku sekunduje Donald Tusk, mówiąc: Miejsca publiczne, takie jak Sejm czy szkoła, powinny być wolne od symboliki religijnej. Oni w bardzo wielu obszarach nie różnią się wcale. W bardzo wielu obszarach koalicja obywatelska postanowiła iść ścieżką najbardziej radykalnej rewolucji. Gdy dodamy do tego postulaty odebrania Polsce suwerenności, Dosłownie kilka dni temu, ogłoszone projekty zmian ustrojowych Unii Europejskiej, idące w, szla, w ślad za wnioskami Komisji Parlamentu Europejskiego, teraz ogłoszone wspólnie przez Francję i Niemcy, takie jak zmiana sposobu głosowania w Radzie, pozbawienie Polski prawa weta, wreszcie zmiany w Parlamencie Europejskim, który mógłby sam inicjować inicjatywę ustawodawczą, legislacyjną bez udziału przedstawicieli państw. Redukcja liczby komisarzy i hierarchizacja komisarzy, w ten sposób, żeby polski komisarz mógł być bezpośrednim, podwładnym swojego niemieckiego kolegi. Rozszerzenie działania mechanizmu praworządności, żeby już nikt nigdy się nie wymknął spod tego nadzoru politycznego Brukseli. Wreszcie, konkretny system sankcji, żeby Europa stała się realnie unitarnym, Państwem, które dławi niezależne narody i tworzy jednolitą władzę, dokładnie tak jak w manifestie z Ventotene, życzyli sobie komuniści, mówiący o tym, że trzeba w Europie zaprowadzić dyktaturę, a dopiero po niej nadejdzie prawdziwa demokracja. Musimy na to reagować. To, co dzieje się obecnie w Polsce, zaczyna wpływać i wpływa już od pewnego czasu bardzo mocno na strukturę organizacyjną Instytutu ordo To, co jest przed nami to odpowiedź poprzez system analityczny, codzienny monitoring wydarzeń, już nie na poziomie wysokim, już nie na poziomie często takim strategicznym, to często bardzo indywidualne sprawy. Od najbliższych dni musimy analizować, co poszczególne partie, co poszczególni politycy tej tęczowej koalicji proponują Polsce i Polakom: rozporządzenia, projekty ustaw, projekty aktów wykonawczych. Projekty, dokumentów, które będą składane na forum Unii Europejskiej, onz czy WHO. Wszystko musi być indywidualnie poddawane analizie, musi być ujawniane polskiej opinii publicznej, musi być komentowane. Tam, gdzie trzeba, możemy apelować do prezydenta Rzeczypospolitej o wetowanie ustaw. Sejm, w takim składzie, jaki mamy dzisiaj, jest w stanie utrzymać weto prezydenckie. Ten trzeba, koalicja nie jest w stanie go odrzucić. Tam, gdzie to możliwe, możemy kierować sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, możemy też animować wnioski o kontrolę konstytucyjności poszczególnych aktów normatywnych wydawanych w Polsce. Dlatego podzieliliśmy nasze zespoły analityczne na sześć programów. W jednym bronimy kwestii życia i zajmujemy się bioetyką, w kolejnym zajmujemy się ochroną rodziny i małżeństwa. Wiemy doskonale, że małżeństwo lada moment będzie pod ostrzałem ustawodawstwa tęczowego. Następnie w trzecim programie zajmujemy się kwestiami wolności i odpowiedzialności. Wolność słowa, wprowadzanie mowy nienawiści, paraliżowanie wolności pracy, to wszystko nas czeka. Kolejnym ochroną dzieci i systemu edukacji, tam gdzie na pierwszym miejscu powinna być wola rodziców i dobro dziecka, a nie ideologiczny program narzucany przez partie. Obrona chrześcijan, to właśnie wolność sumienia, o której wspominałem klauzula sumienia, ale też wolność publicznego kultu, wolność zawieszania symboli religijnych w miejscu pracy czy w miejscu kształcenia się. I na koniec, wolna i suwerenna Rzeczpospolita, jako szósty program, który staje się być staje się niezwykle ważny, bo raz oddana suwerenność może być odzyskana. Jedynie nakładem krwi i ofiar. Podejmujemy też szereg nowych interwencji procesowych. Szykujemy się na całkowicie nowy rozwój tzw. systemu ochrony dzieci. W 2010-2014 w Polsce rozwijano odbieranie dzieci z powodu ubóstwa, rozwijano import do, pol do Polski systemu norweskiego Barne Werner, niemieckiego Jugendamt. One były przedstawiane i do dzisiaj zresztą przez polityków opozycji bywają przedstawiane jako wzorcowe rozstrzygnięcia w zakresie ochrony dziecka. Od tego czasu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka z udziałem Instytutu Ordo Juris zapadło już kilkadziesiąt wyroków przeciwko Norwegii, w których Europejski Trybunał Praw Człowieka jasno stwierdził, że te mechanizmy Barnevernet czy podobnego Jugendamt łamią międzynarodowe gwarancje praw rodziny. Ale nie łudźmy się, te mechanizmy będą w Polsce na nowo wprowadzane, ale my będziemy stali z naszymi prawnikami, naszymi adwokatami, radcami prawnymi przy każdej rodzinie zagrożonej takim niesprawiedliwym rozbiciem. Wreszcie będziemy stali przy wierzących chrześcijanach, zagrożonych odebraniem im swobody sumienia, odebraniem im swobody kultu, zagrożonych odebraniem kapelanów ze szpitali, tych chorych ludzi, którzy leżą w szpitalach i mają być pozbawieni możliwości opieki duchowej jednego z podstawowych praw pacjenta poprzez usunięcie kapelanów szpitalnych. Wreszcie, Będziemy oczywiście bronić tych, którzy będą prześladowani w miejscu pracy, będą dyskryminowani, będą zmuszani do uczestniczenia w ideologicznych, e, e, ideologicznych imprezach. Niebawem naszymi beneficjentami staną się zapewne dziennikarze, których dotkną kneble zakładane przez cenzurę zarówno cenzurę tzw. mowy nienawiści, jak i cenzurę własności mediów. No przecież wszystko, co było państwowe, pozostanie państwowe. Telewizja publiczna zacznie mówić językiem TVN-u. Całe sieci lo lokalnych mediów nabyte przez polska pres zaczną mówić językiem TVN-u. Bardzo wiele mediów, które dzisiaj były konserwatywne, nie będą miały środków na funkcjonowanie, bo w znacznej mierze utrzymywane były z budżetu państwa. Na rynku pozostanie bardzo niewiele rozgłośni, bardzo niewiele tygodników, bardzo niewiele portali ale i one będą pod ostrzałem od tego będzie tak zwana mowa nienawiści, żeby ograniczyć krytykę ideologów gender, żeby ograniczyć krytykę aktywistów LGBT, żeby ograniczyć mowę pro life, która miałaby rzekomo uderzyć w dobre samopoczucie tych, którzy dokonali innych wyborów prokreacyjnych. Będziemy wreszcie bronić naukowców prześladowanych za wiarę. Można się spodziewać spotęgowanych akcji, które przecież miały miejsce i w ostatnich latach. Ta ustawy przyjęte również z inspiracji Instytutu Ordo Iuris, które gwarantują wolność myślenia, wolność nauki na uczelniach mogą być jeszcze zmienione. Naukowcy będą prześladowani. My będziemy tworzyli im tą przestrzeń wolności, będziemy ich też bronić przed sądami dyscyplinarnymi. To wszystko przed nami. Stajemy przed bardzo poważnym zadaniem w przestrzeni polskiej debaty publicznej. W przestrzeni polskiego codziennego życia i prawodawstwa, będzie ktoś musiał się zetrzeć z tą falą rewolucji. Bardzo wielu graczy, bardzo wiele podmiotów, na których mogliśmy polegać przez ostatnie lata, zniknie, bo zniknie ich publiczne finansowanie. My jesteśmy od publicznego finansowania całkowicie niezależni. Naszym jedynym fundamentem są darczyńcy, członkowie kręgu przyjaciół Instytutu Ordo-Juris. Właśnie dlatego, przez 10 lat budowaliśmy niezależny podmiot, wolny od publicznego finansowania, by móc dzisiaj jasno i stanowczo powiedzieć: My nie znikamy. My dzisiaj rozpoczynamy kampanię. My dzisiaj intensyfikujemy nasze działania. My nikogo nie pozostawimy bez pomocy. Będziemy tu na miejscu, będziemy bronili życia. Będziemy bronili rodziny, małżeństwa, wolności i chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. I jesteśmy gotowi włączyć do tej obrony każdego, kto chce iść z nami ramię w ramię. Na kolejne okno na front zapraszam za tydzień.